Dzień dobry. Witam Państwa na kolejnym seminarium naukowym Instytutu Pileckiego. Nazywam się Emilia Dziewiecka i jestem pracownikiem Ośrodka Badań nad Totalitaryzmami. Dzisiaj pochylimy się nad tematem, z którym myślę, że wielu z nas styka się w sposób bardziej i mniej bezpośredni, zarówno w swojej pracy naukowej, bo przecież zajmujemy się historią XX wieku, ale także po prostu, także jako turyści często odwiedzamy miejsca pamięci na terenie Polski i za granicą, miejsca pamięci związane z historią XX wieku, z okresem II wojny światowej i późniejsze. Dzisiejszy nasz temat brzmi Dark Tourism w Polsce na przykładzie miejsc pamięci i męczeństwa. Opowie nam o tym nasz gość, dr Arkadiusz Płomiński, adiunkt na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego imienia Jana Długosza w Częstochowie, doktor nauk o kulturze fizycznej. Jego zainteresowania badawcze oscylują wokół historii kultury fizycznej, ale także wokół szeroko pojętej turystyki i teorii sportu. Jest współautorem 3 monografii naukowych oraz autorem 50 artykułów. Koreferentem pana doktora Arkadiusza Płomińskiego będzie pan doktor Daniel Bakota, również adiunkt na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego imienia Jana Długosza w Częstochowie, a także doktor nauk o kulturze fizycznej. Zajmuje się w swoich badaniach naukowych także szeroką pojętą historią kultury fizycznej, teorią sportu, także zagadnieniami związanymi z turystyką, w obrębie których mieści się nasz dzisiejszy temat, związany z zagadnieniem, jakim jest dark tourism, czyli tak jak to po polsku czasem się mówi, czarna turystyka. Pan doktor Daniel Bakota jest także współautorem 3 monografii naukowych oraz autorem 70 artykułów. W tym momencie chciałabym już zaprosić do wygłoszenia wystąpienia naszego prelegenta. Panie doktorze, oddaję panu głos. Dzień dobry. Dziękuję bardzo. Na początku naszego spotkania chciałem podziękować państwu w imieniu swoim i pana doktora Daniela Bakoty, wszystkim pracownikom Instytutu, w szczególności pani Emilii Dziewieckiej, za zaproszenie i możliwość spotkania z państwem na dzisiejszym seminarium, gdzie będziemy mogli przybliżyć tematykę, którą się zajmujemy, która dotyczy dark turyzmu. Badania, właściwie pomysły badań nad zagadnieniem dark turyzmu narodził się na przełomie 2017 i 2018 roku. W takim pierwotnym planie badań mieliśmy zająć się tą tematyką dotyczącą obszaru Polski. Owocem takim pierwszym naszych badań był artykuł odnoszący się do dark turyzmu w Polsce jako jednej z form upamiętnienia ofiar II wojny światowej w Polsce. Jednak zagłębiając się coraz bardziej w ten temat, analizując go, zajmując się również złożonością historii Polski, zaczęliśmy się zastanawiać, czy tego tematu nie rozszerzyć, bo zajmując się obecnym obszarem Polski, zostawilibyśmy wiele miejsc, które są związane z historią, które są związane z męczeństwem narodu polskiego, a które by pozostały, które w chwili obecnie znajdują się poza granicami naszego kraju, choćby takie jak Katyń, cmentarz obrońców Lwowa. Dlatego ten temat po konsultacjach, a również po nawiązaniu współpracy między innymi z panią profesor Lesją Zastawiecką z Narodowego Uniwersytetu Pedagogicznego w Tarnopolu, rozszerzyliśmy i postanowiliśmy zająć się badaniami dark turyzmu na obszarze Europy Środkowo-Wschodniej. Obszar ten będzie się odnosił właściwie do krajów takich jak obecnie Polska, Litwa, obszar dzisiejszej Białorusi, Ukrainy, jak również Czech i Słowacji. Na chwilę obecną jest ten obszar naszych badań, naszego zainteresowania dark turyzmem. Drodzy Państwo, duży wpływ
na nasze badania, niestety, szczególnie na inwentaryzację terenową, miała pandemia. Pandemia, która ograniczyła i mobilność, i kontakt, i przemieszczanie się, i możliwość przeprowadzenia tych badań. Dlatego na chwilę obecną właściwie obszar naszych badań koncentruje się na obszarze Polski, jak również jedynie Ukrainy. Wiemy, w tej chwili ciężka sytuacja w trakcie na Ukrainie też będzie w pewien sposób spowalniała, też będzie w pewien sposób ograniczała te nasze badania. Możemy na zjawisko targ turyzmu spojrzeć szeroko. Możemy spojrzeć w ten sposób, że nawet turystyka w dzisiejszym świecie jest takim zjawiskiem powszechnym. Wszystkie osoby podróżują. Ciężko byłoby nam wskazać, czy udamy się na północ Europy, czy na południe, na wschód, na zachód, czy wybierzemy się na drugie jakieś, czy do Afryki, czy na przykład Ameryki Północnej, Ameryki Południowej. Wszędzie, gdzie byśmy się przemieścili, wszędzie spotkamy turystów. Wszędzie ludzie podróżują. Wszędzie osoby się przemieszczają. Chcą poznawać nowe miejsca, nowe kultury, ale nie tylko, drodzy Państwo, również elementem turystyki możemy spotkać wszystko, co jest dla nas odkrywcze, co nas interesuje, gdzie to nasze zainteresowanie turystyczne kieruje się do jakiegoś dobra turystycznego. Turystyka w chwili obecnej jest najpowszechniejszą formą spędzania czasu wolnego. Nie ma ograniczeń, czy ze względu na płeć, status materialny, czy ze względu, drodzy Państwo, na wiek, czy nawet niepełnosprawność. Dzisiaj uczestnikami turystyki są osoby w podeszłym wieku, osoby niepełnosprawne, jak również, drodzy Państwo, małe dzieci, czy nawet niemowlęta. Niejednokrotnie spotykamy, gdzie rodzice podróżują, zabierają za sobą dzieci w wózkach, czy niejednokrotnie w jakichś nosidełkach. Wszyscy jesteśmy uczestnikami ruchu turystycznego. Turystyka ma też jeszcze taki jeden aspekt ważny, istotny. Gdzie byśmy się nie spytali, z kim nie rozmawiali, to każdy wskazuje, że turystyka jest takim pozytywnym aspektem. Budzi w większości przypadków, wiadomo, zawsze będą jakieś wyjątki, turystyka ma te swoje dysfunkcje, ale w ogólnym rozrachunku zawsze turystyka wzbudza w nas pozytywne emocje. Pod kątem badań turystyka jest taką nauką, właściwie turyzm, badania nad turystyką, bardzo, bardzo interdyscyplinarne. Bo ciężko byłoby na przykład przypisać do jakiejś jednej dyscypliny. W naukach na przykład historycznych czy naukach bezpieczeństwa jest łatwiej. Tutaj turystykę, choć niejednokrotnie zajmujemy się badaniami w tym zakresie, ciężko byłoby przypisać do jakiejś konkretnej jednej dyscypliny. Jest to de facto niewykonalne. Jakbyśmy spojrzeli na turystykę pod kątem biur podróży, branży hotelarskiej, to będziemy mówić, że turystyka w tym wypadku jest najbliżej ekonomii i finansów. Wpływie na przykład turystyki na PKB, tu będą ekonomia, finanse. Ale mamy inne jeszcze aspekty. Przecież turystyka typowo wypoczynkowa, turystyka w celu poprawy zdrowia, wyjazdy seminaryjne do sanatoriów, wyjazdy, drodzy Państwo, w celach poprawy zdrowia. I tutaj będziemy mieli bliżej nauk o kulturze fizycznej, nauk o zdrowiu, analizujemy ją pod kątem procesu rehabilitacji, pod kątem procesu powrotu do zdrowia. Jeszcze z innej strony, byśmy spojrzeli na turystykę pod kątem jakimś ekologicznym, pod kątem krajów, przemieszczania, podróżowania, tutaj będzie bliżej do nauk o ziemi i na przykład o środowisku. I jakbyśmy spojrzeli w każdą tą stronę, to każda dyscyplina, każdy jakiś obszar naukowy będzie częściowo kojarzył nam się z turystyką. Jeżeli powiemy o zagrożeniach turystycznych, bardzo w dzisiejszym świecie często spotykanych zamachy turystyczne, jakieś inne kataklizmy, to tutaj będziemy mogli mówić, że turystyka również ma coś wspólnego z naukami o bezpieczeństwie. Bezpieczeństwo turystów, jak postępować w takich sytuacjach, to również, drodzy Państwo, o zagrożeniach, tak jak wspominałem, grupy turystycznej, będzie nam przybliżała się do tego obszaru badań. Ale również mamy kolejne obszary, w które też możemy sobie wpisać turystykę. Tutaj będziemy mieli przede wszystkim, moi drodzy Państwo, taki zakres edukacji. Czyli tutaj będziemy mogli sobie mówić o takich naukach związanych jak choćby z historią, jak choćby związanej, moi drodzy Państwo, z socjologią, z psychologią, kontakt
I te akcje międzyspołeczne, drodzy Państwo, niejednokrotnie się też zdarza, że tak jak mówimy, osoby przyjeżdżające do danej miejscowości, osoby mieszkające w danej miejscowości, niejednokrotnie ta współpraca, ta symbioza, niejednokrotnie dochodzi do konfliktów, czyli też będziemy mieli różnego rodzaju te akcje społeczne. Ale drodzy Państwo, ten aspekt edukacyjny w naszym przypadku będzie dla nas taki najbardziej istotny. Te badania nasze nad dark turyzmem będą ukierunkowane w tą stronę, żeby dark turyzm, ta ciemna turystyka miała ten aspekt edukacyjny, żeby ona nas uczyła, pokazywała nam niejednokrotnie, jak złe decyzje, jak systemy totalitarne, jak niekiedy mały jeden błąd może tworzyć, drodzy Państwo, nieodwracalne konsekwencje dla ludzkości. I w tym wypadku my ukierunkowaliśmy nasze badania związane z dark turyzmem. Czym jest ten termin dark turyzmu? Jest to dosyć młody termin, gdyż został on zdefiniowany w połowie lat 90. XX wieku, w 1996 roku Malcolm Foley i John Lennon opracowali i zdefiniowali taką formę turystyki. I ujęli to, że dark turyzm będą to podróże do miejsc katastrofy, ludzkiego cierpienia, masowej śmierci, ludobójstwa i różnego rodzaju tragedii. Że wszystkie te wydarzenia, wszystkie te sytuacje będą określane i podróże do tych miejsc będą określane jako dark turyzm. W tym samym właściwie czasie pojawiło się też drugie określenie. Wprowadził ją Anthony Seton jako dark tourist, nazwał tanatoturystykę. Tanatoturystykę jednokrotnie też możemy się spotkać z nazwą czarna turystyka. Czyli tych określeń mamy kilka. Ale Seton, drodzy Państwo, zrobił taką jedną istotną rzecz. Poklasyfikował ją, wyróżnił 5 kategorii. W tej segmentacji dark turyzmu wyróżnił. Pierwsze, podróże do miejsc publicznej śmierci lub do miejsc, które są jej świadectwem. Druga grupa, będą to podróże do miejsc, w których odnotowano lub ukryto fakty masowej, jak i indywidualnej śmierci. Trzecią grupą, podróże do miejsc i pomników, które upamiętniają zmarłych. Czwartą grupę, podróże do miejsc, które prezentują materialne dowody śmierci lub jej inscenizację. Choćby tutaj przykładowo sale tortur w różnego rodzaju zamkach, drodzy Państwo, lub na przykład muzea, tak jak Muzeum Figur Woskowych, które przedstawiają na przykład postacie słynnych morderców. Podróże do miejsc, które inscenizują lub symulują śmierć. I tutaj takim przykładem może być Misteria w Kalwarii Zebrzydowskiej. Moi drodzy Państwo, dlaczego ten też taki dark turyzm jest dla nas istotny, ta kwestia edukacji i dark turyzm w Polsce? Drodzy Państwo, Polska pod względem swojej historii bardzo bolesnej, szczególnie w latach II wojny światowej i w okresie powojennym, kiedy patrioci do końca wierzyli i do końca walczyli, żeby ta Polska nadal była wolna, doświadczyła, drodzy Państwo, i znalazła się między dwoma brutalnymi systemami totalitarnymi, III Rzeszą i ZSRR. Drodzy Państwo, i to wpłynęło i ukształtowało, że tych miejsc związanych z dark turyzmem w naszym kraju jest bardzo, ale to bardzo dużo. Tak jak wcześniej też wspominałem, te badania rozszerzyliśmy na Europę, tutaj środkowo-wschodnią, bo tych miejsc równie związanych z tragedią narodu polskiego jest bardzo dużo poza granicami naszego kraju, związanymi tutaj przede wszystkim ze zbrodniami Związku Radzieckiego. Drodzy Państwo, ten dark turyzm w swoim celu i tu w naszym spojrzeniu dotyczącym Polski, przede wszystkim oprócz ukazania historii tych miejsc, zależało nam, żeby też ukazać, drodzy Państwo, pewne aspekty związane z szacunkiem i akceptacją dla różnic między ludźmi oraz pokazanie konsekwencji
jakie może wyrządzić zło, jakie może, drodzy Państwo, wyrządzić brak tolerancji i szacunku do innych ludzi, ale również co może powodować totalitaryzm. Co, drodzy Państwo, może powodować, drodzy Państwo, polityka, co może, drodzy Państwo, powodować wojna. Takimi miejscami, tutaj, drodzy Państwo, bym też nie chciał wymieniać tych wszystkich miejsc, które się znajdują, bo te miejsca możemy spotkać w każdej miejscowości. W każdej miejscowości możemy spotkać, gdzie były byłe katownie UB. Upamiętajmy niejednokrotnie na przykład tablicę każdej większej czy mniejszej miejscowości możemy spotkać. Na każdym cmentarzu będziemy mieli mogiły albo osób, które zginęły w obronie naszej ojczyzny, albo osób, które zostały zamordowane bądź rozstrzelane. Dlatego tych miejsc naprawdę jest dużo. Spotykamy tego w każdym miejscu. Chciałbym się troszeczkę skoncentrować na takiej najbardziej charakterystycznej. Ja wiem, że może, drodzy Państwo, to się tak wydawać w pewnej kwestii, że jest to troszeczkę też nieetyczne, że dlaczego mówimy o turystyce do takich miejsc, do obozów zagłady. Ale, drodzy Państwo, chciałbym, żebyśmy spojrzeli na to pod kątem takim edukacyjnym, że ta turystyka, że nie jest to w tym wypadku jako rozrywka, nie traktujemy tego, tylko ten dar, który traktujemy w formie upamiętnienia, oddania hołdu, ale przede wszystkim forma edukacji. I forma, żeby, drodzy Państwo, drugi raz coś się takiego samego nie wydarzyło. Dlatego pod tym kątem prowadzimy nasze badania. Drodzy Państwo, tak jak wspomniałem, z naszą bolesną historią, szczególnie z latami II wojny światowej, takimi obiektami najbardziej charakterystycznymi, do których przyjeżdżają odwiedzający, to z całego świata są byłe nazistowskie obozy koncentracyjne i zagłady. I też, drodzy Państwo, w turystyce, patrząc tutaj pod takim kątem powszechnienia jej, niejednokrotnie też należy wskazać, bo w jaki sposób ci turyści mają przyjechać, w jaki sposób ci turyści mają poznać, w jaki sposób musi to ich zaciekawić, w jaki sposób musi to ich zainteresować, musi to być, drodzy Państwo, w jakiś sposób coś unikatowego. I my w zakresie, to jest smutne, to niestety, ale w obozach koncentracyjnych i byłych obozów zagłady na obszarze Polski mamy ich tutaj de facto najwięcej, są one najbardziej rozpoznawalne. Drodzy Państwo, takim obozem pierwszym, który już upamiętniał te miejsca, jest Państwowe Muzeum na Majdanku. Został otworzony już w 1944 roku. Powstało muzeum, które, drodzy Państwo, nie było pierwszym tego typu obiektem na świecie. Drodzy Państwo, liczba turystów odwiedzających muzeum na Majdanku. Ja też podając dane i tutaj koncentrując się na tych danych, drodzy Państwo, będę podawał przed pandemią, bo to, co się zaczęło w 2020 roku w zakresie turystyki, to było, drodzy Państwo, jak takie trzęsienie ziemi. Turystyka do tej pory nie może się odbudować, nie może się odnaleźć w nowej rzeczywistości. Pozamykane hotele, drodzy Państwo, pozamykane biura podróży, nawet ten strach przed osobami, przed koronawirusem, też spowodował, że branża turystyczna naprawdę przeszła trzęsienie, tak jak powiedziałem, trzęsienie ziemi. Wiele biur podróży zostało zamkniętych, a liczby turystów spadły. Zmniejszyły się dochody biur podróży. Wiele biur podróży szukało innej alternatywy na swoje funkcjonowanie. Dlatego mając nadzieję, że ta pandemia jest już właściwie w tej końcowej fazie i że za rok, może za dwa, ten ruch turystyczny odbuduje się. Tak jak po zimie zawsze przychodzi wiosna, tak mamy nadzieję tutaj w branży, w działalności turystycznej, że po tej zimie, którą był COVID dla biur podróży, również nadejdzie wiosna, że ten ruch turystyczny wróci na właściwe tory i ten ruch turystyczny będzie chciał to nadrobić, że turyści, osoby chcące skorzystać, wyjechać i zobaczyć, będą chcieli to nadrobić, będą chcieli uczestniczyć w tym ruchu turystycznym. Dlaczego te dane, które będę tak podawał, a też, żeby, drodzy Państwo, nie zagłębiać się tylko tak bardziej przykładowo, też, drodzy Państwo, będą się odnosić do lat do 2019 roku, do tego ostatniego pełnego roku przed pandemią.
Drodzy Państwo, liczba turystów odwiedzających muzeum na Majdanku przepraszam, co roku zwiększała się. Począwszy, tak już nie zapomnijcie, w drugiej dekadzie XXI wieku, w 2011 roku było to około 90 tysięcy. Z roku na rok wzrastała i w roku 2019 muzeum na Majdanku odwiedziło ponad 312 tysięcy ludzi. Z czego bardzo ważnym i bardzo istotnym, to też będę na końcu chciał do tego nawiązać, ponad 100 tysięcy osób stanowili turyści zagraniczni. Było to 67 tysięcy z Izraela, ze Stanów Zjednoczonych 6 tysięcy, z Niemiec około 3,5 tysiąca, z Ukrainy 3 tysiące i z Kanady 1700 osób. Co jest bardzo ważne i bardzo istotne, że tą historię, to upamiętnienie tych ofiar, w tym uczestniczą również osoby spoza granic Polski. Drodzy Państwo, rozpocząłem od muzeum na Majdanku, gdyż ono było takim pierwszym. Czyli tak jak wspomniałem, w turystyce też jest istotne, że przedstawiając jakąś ofertę turystyczną osobie, która będzie chciała uczestniczyć w tym ruchu turystycznym, też w jakiś sposób, żeby ją przybliżyć, zachęcić. Drodzy Państwo, ale z takim obiektem najbardziej rozpoznawalnym jest Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu. Powstało ono w 1947 roku i drodzy Państwo, do czasu pandemii co roku odwiedzało je około 2 milionów osób. W 2018 roku muzeum odwiedziło 1 788 000 mieszkańców, drodzy Państwo, Europy i wraz z Rosją i z Izraelem. 2400 mieszkańców Ameryki Północnej, prawie 100 tysięcy Azji, 30 tysięcy Australii, Oceanii, 24 tysiące mieszkańców Ameryki Południowej oraz prawie 6,5 tysiąca mieszkańców Afryki. Czyli jakbyśmy spojrzeli, to muzeum jest odwiedzane przez turystów z całego świata. Przedstawiciele wszystkich kontynentów odwiedzają to muzeum. Drodzy Państwo, analizując te liczby turystów, spodziewam już na kraje, zastanawia nas na przykład jedna kwestia tutaj. Bo tak podając przykładowo 30 krajów obywateli, których odwiedzają muzeum, wiodącym tutaj są obywatele naszego kraju, prawie 400 tysięcy, Wielkiej Brytanii 200, Stanów Zjednoczonych 120, Włoch 100 tysięcy, obywateli Niemiec 73 tysiące, Hiszpanii, Francji, Izraela, Irlandii, to wszystko się kształtuje na poziomie 40-70 tysięcy. Nawet takich krajów mniejszych jak Węgry 22 tysiące, Portugalia oddalonych 11 tysięcy, Grecja 10, Ukraina prawie 10 tysięcy. I spośród tych wszystkich liczb zastanawiająca jest liczba 6 tysięcy obywateli Rosji. Porównując do tych innych liczb, i do populacji Rosji, jest to troszeczkę zastanawiające, dlaczego jest ta liczba taka mała. Czy jest związana troszeczkę z historią dwóch krajów, czy krajów Polski, Rosji na przykład, czy, drodzy Państwo, jest drugi aspekt, który też będę poruszał później, czy na przykład te wyjazdy turystyczne nie są promowane na przykład w Rosji. Nie ma ofert turystycznych w biurach podróży, czy gdzieś ten temat jest jakiś przemilczany, drodzy Państwo, i nie ma przygotowanych specjalnych ofert turystycznych, które mogą być przedstawione turyście w danym kraju i żeby on mógł z tego skorzystać. Mówię, te liczby tak sobie analizowaliśmy, porównywaliśmy nawet z Grecją, która jest kilkakrotnie mniejsza od Rosji, a w tym wypadku w Grecji około 10 tysięcy osób przyjeżdża rocznie, a z Rosji o połowę mniej. Podobna liczba jest na przykład przyjazd z Chorwacji. W tej Chorwacji przyjeżdża około 6 tysięcy, czyli jest ta liczba też porównywalna z obywatelami Rosji. Czyli widzimy, drodzy Państwo, to też może być pewna specyfika, że ten dark tourism, czy te przyjazdy, gdzieś może być jakiś podtekst też polityczny w tym wypadku. Tutaj też będziemy chcieli porównywać te liczby, porównać na przykład z ogólną liczbą przyjeżdżających turystów Rosji do Polski, żeby też tutaj w tych Waszych badaniach wskazać, jak pewne aspekty historyczne, jak pewne inne zależności, jak pewne inne kontakty międzynarodowe mogą wpływać
na ten ruch turystyczny związany z targ turyzmem. Drodzy Państwo, targ turyzm nie tylko, drodzy Państwo, odnosi się do tych typowo byłych nazistowskich obozów, ale, drodzy Państwo, targ turyzm będzie miał jeszcze kilka takich aspektów. Uczestnikami targ turyzmu są również osoby, które na przykład biorą w różnego rodzaju wydarzeniach związanych też z tragiczną historią naszego kraju. Choćby, drodzy Państwo, powstanie w getcie warszawskim. Moglibyśmy się zapytać w pierwszej chwili też, no znowu przypisywanie, łączenie na przykład dark turyzmu z uroczystościami związanymi z powstaniem w getcie warszawskim. Ale, drodzy Państwo, tu również jest ten aspekt edukacyjny. Tu również, drodzy Państwo, wydarzeniom związanym z powstaniem w getcie warszawskim towarzyszy wiele imprez, jak na przykład koncerty, warsztaty edukacyjne, pokazy filmowe, spotkania z ocalałymi, spacery edukacyjne. I, drodzy Państwo, to wszystko również przyciąga, nazwijmy te osoby odwiedzające, turystów, którzy są zainteresowani historią, zainteresowani kulturą, zainteresowani innymi aspektami związanymi z gettem warszawskim, jak również z powstaniem w tym getcie. Drodzy Państwo, dark turyści również uczestniczą niejednokrotnie w inscenizacjach bitew związanych z wojną obronną Polski w 1939 roku. Nie tylko osoby, które biorą w rekonstrukcjach historycznych udział, ale również na takie wydarzenia przybywa bardzo wielu licznych obserwatorów, jak choćby tutaj rekonstrukcja bitwy pod Wisłą, czy, drodzy Państwo, bitwa pod Mokrą. To tak jeszcze na przykładzie bitwy pod Mokrą należy wskazać jeszcze jeden istotny aspekt. Niejednokrotnie zdarza się, że te miejsca związane z tragedią, ze śmiercią ludzką są elementami szlaków turystycznych. Przykładem tutaj jest bitwa pod Mokrą. Przez miejsce bitwy przebiega szlak turystyczny. Jest to zielony szlak turystyczny o nazwie Zielony Szlak Kłobuski. Czyli też widzimy, że ta turystyka, ten dark turizm może być elementem szerszej turystyki. Drodzy Państwo, ale nie tylko też II wojna światowa. Chociaż jak tak wspomniałem, najwięcej tych miejsc związanych z II wojną światową jako tego najbardziej bolesnego okresu w historii Polski, ale również podróża do miejsc i pomników, które upamiętają zmarłych. Na przykład cmentarz Polska, czy choćby krypty pod katedrą wawelską. Dark turyzm również może się odwołać do historii przed kilku wieków, jak choćby Muzeum Bitwy pod Grunwaldem. Też połączony z odtworzeniem, z inscenizacją bitwy. Też również, drodzy Państwo, połączony ze zwiedzaniem muzeum, który też jest miejscem śmierci wielkiego mistrza zakonnego przykładowo i wielu, wielu rycerzy, którzy zginęli podczas tej bitwy. Drodzy Państwo, odchodząc troszeczkę od takich wydarzeń typowych związanych z bitwami, z wojnami, należy wskazać, że ze śmiercią ludzką mamy takie obiekty związane z śmiercią ludzką, mamy takie obiekty jak choćby kaplica czaszek w Kudowie Zdroju. Taki element typowy związany z targ turystyką. Jest to kaplica, w której znajduje się około 3000 czaszek ludzkich. Ściany, ołtarz, wszystkie elementy tej kaplicy są zbudowane z czaszek ludzkich. Były to, drodzy Państwo, ofiary wojen śląskich, wojny siedmioletniej i licznych epidemii. To jest jedyne takie miejsce w Polsce. Oprócz tego, drodzy Państwo, jest to jedno z trzech takich miejsc w Europie, gdzie mamy kaplice, gdzie mamy obiekty sakralne, gdzie właściwie całe ściany, całe wyposażenie, całe posadzki są zbudowane z czaszek bądź elementów ludzkiego ciała. Też nam się w jakiś sposób może wydawać to makabryczne, ale jest coś takiego, drodzy Państwo, istnieje, coś takiego też jest udostępniane turystom i też przyciąga ludzi. I, drodzy Państwo, tutaj zatem też powinna jedna rzecz iść. Ten proces edukacyjny. Dlaczego to powstało?
dlaczego zostało to stworzone, co było tego przyczyną, dlaczego tyle ofiar, tyle szczątek ludzkich znajduje się w tej kaplicy. Za tym też idą pytania i ważne, żeby dla turystów pojawiły się odpowiedzi. A takie pozostałe obiekty, jak wspomniałem, w Europie znajdują się w Czechach. Drodzy Państwo, oprócz takiej też już odbiegającej od tego form upamiętnienia, możemy wskazać jeszcze taką jedną pewną specyficzną, gdzie obiekt dark turyzmu w takim szerokim rozumieniu narodził się dość niedawno. Mamy las w Witkowicach koło Krakowa, gdzie w 2001 roku zaginęła grupa 9 studentów. I ta historia zaczęła żyć własnym życiem. Później kolejna grupa ich szukała. Legendy mówią, że znalazła jakiś aparat fotograficzny. Policja nie udziela odpowiedzi. Wszyscy mówią, że to studenci, może nie wszyscy mówią, ale spotkaliśmy się z takimi opiniami, że studenci zafascynowani pewnym filmem amerykańskim chcieli coś takiego zrobić w Polsce. Też w jakiś sposób wzbudzić zainteresowanie. Ta sprawa jest do dzisiaj niewyjaśniona. Zaczęła żyć własnym życiem. Coraz więcej turystów jeździ do tego lasu. Coraz więcej osób opisuje to w internecie. Stworzyło się miejsce, które wzbudza zainteresowanie turystów. Powstało kilka legend, że kiedyś tam się znajdował jakiś cmentarz, możemy się spotkać. I oni zatrzymali się na miejscu tego cmentarza, że kiedyś była jakaś tam kaplica, w której odprawiano jakieś obrzędy satanistyczne w tym lesie. Dlatego tak jak widzimy, badania naukowe tego nie potwierdziły. Ten las się okazało nie aż taki stary, jak było w tych legendach, opowiadaniach, które już się pojawiły. Okazało się, że nigdy tam się żadna świątynia nie znajdowała, żadna kaplica, raczej żadne obrzędy nie były odprawiane. Ale tak jak mówię, historia zaczęła żyć swoim życiem i coraz więcej osób jeździ, odwiedza ten las. Drodzy Państwo, tak patrząc na ten darkness tourism, tak jak mówię, chcieliśmy przedstawić Państwu takie najbardziej charakterystyczne obiekty. Bo tak jak mówię, tych obiektów spotkamy w każdej miejscowości, czy większej, czy mniejszej. Ale tak już patrząc pod tym kątem edukacyjnym na ten dark tourism, chcielibyśmy, bo nieraz spotkaliśmy takie głosy, zajmując się już tym tematem, czy to jest do końca etyczne. Ktoś też w takim określeniu się spotkałem, turystyka na grobach. Ale drodzy Państwo, my to odbieramy w ten sposób, chcielibyśmy, żebyśmy na to spojrzeli w ten sposób, też mam nadzieję, że Państwo to spojrzą, jako proces edukacyjny. Że to wszystko jest po to, żeby przekazać informacje o tych miejscach, żeby przekazać informacje o osobach, żeby byłaby to kolejna forma upamiętnienia tych osób. Bo musimy spojrzeć na jeden taki aspekt. Jak dotrzeć do młodych osób? W jaki sposób im przekazywać pewną historię? Przekazywać historię, przekazywać te osoby, żeby z biegiem czasu, z biegiem lat to się nie zatarło. Drodzy Państwo, rozpoczynając badania nad zagadnieniem dark turyzmu, poruszając już powoli ten temat, zagłębiając się w ten temat, zapytaliśmy młodzież szkolną, studentów na temat wiedzy związanej z wybuchem i z wydarzeniami II wojny światowej. I tak, drodzy Państwo, w zależności od profilu kształcenia, od zainteresowań, od kierunku studiów, wiedza ta była bardzo zróżnicowana. Tutaj wiadomo, wiodącymi takimi były w szkołach średnich byli uczniowie klas typowo humanistycznych, a wśród studentów to przede wszystkim wiadomo, wiodącą tutaj grupą byli studenci historii, studenci politologii, kierunków związanych z bezpieczeństwem, czyli tak interesującą się osobami, które interesowały się tymi zagadnieniami. Drodzy Państwo, Holokaust, getto, Auschwitz, Powstanie Warszawskie, ja to mówię podczas rozmów, podczas badań ankietowych wśród młodych ludzi, wiemy, słyszeliśmy, ale jeżeli byśmy się, drodzy Państwo, tak zaczęli zagłębiać dalej, jaka ta jest wiedza? Ile na przykład osób zginęło? Dlaczego powstały getta? Co było przyczyną, co było, drodzy Państwo,
jak ten proces przebiegał? Kto za ten proces odpowiada cały tych zbrodni nazistowskich? Dlaczego, drodzy Państwo, po 1945 były katownie UB? Kto je inspirował? I dzisiaj się zaczęła pewna bariera i granica, gdzie ciężko byłem dalej przekroczyć. Niby wiemy, niby o wszystkim słyszeliśmy, ale gdzieś są pewne braki. Równocześnie zadaliśmy pytanie też młodzieży, czy lubicie podróżować? Tak, była odpowiedź. Oczywiście, każdy lubi podróżować. Czy turystyka jest pozytywnym aspektem? Jak najbardziej. Zadaliśmy kolejne pytanie. Czy spotkaliście się, drodzy Państwo, z takim określeniem jak dark tourism? Wzbudziło to kolejne zainteresowanie. I przybliżając coraz bardziej to zagadnienie, osoby zaczęły mówić, tak, to jest coś nowego, to jest coś interesującego, tak, pojechałbym tu, pojechałabym tu, chciałbym to poznać. I to było, drodzy Państwo, dla nas ważne, istotne, że podczas takiego wyjazdu, nawet jak dla młodego człowieka, czy on to traktuje turystycznie, czy on to nawet może potraktować rozrywkowo, ale najważniejszy będzie ten aspekt edukacyjny, ten aspekt końcowy, że on wróci z tego wyjazdu i będzie wiedział i znał odpowiedzi na te pytania. Kto odpowiada? Dlaczego taka sytuacja miała miejsce? I może jeszcze jedno pytanie z jedną odpowiedzią. Co zrobić, żeby te sytuacje się nie powtórzyły? Bo nam, drodzy Państwo, się wydawało, takie pewne nasze przeczucia, jeszcze jakieś 3 lata temu nie spodziewaliśmy się, że będziemy chodzić w maseczkach, że będziemy siebie od siebie izolować od siebie. Jakby ktoś nam powiedział jakiś czas temu, że będzie coś takiego jak pandemia, nie uwierzylibyśmy. Ciężko było by nam uwierzyć, ale świat nas, drodzy Państwo, zaskakuje. Mają pewne sytuacje. To samo byśmy powiedzieli, że Holokaust się nigdy nie powtórzy. Nigdy się pewne rzeczy nie powtórzą. Drodzy Państwo, jeżeli będziemy pielęgnować historię, będziemy pielęgnować wiedzę o tym, przekazywać informacje kolejnym pokoleniom, wtedy jest szansa, że się to nie powtórzy. Ale ten aspekt skierowany, drodzy Państwo, do naszych uczniów, studentów, którzy spotykają się z tym. Ale jeszcze jest jeden aspekt. Nie jesteśmy też Państwem odizolowanym. Również niejednokrotnie spotykamy się z pewnymi zagadnieniami, bardzo bolesnymi dla nas. Polskie obozy. Drodzy Państwo, w jaki sposób edukować zagraniczne społeczeństwa? A może tutaj odpowiedzią jest turystyka? Może odpowiedzią jest ten dark tourism? I tutaj przygotowując się też do tych badań, analizowaliśmy polską ofertę turystyczną w zagranicznych biurach podróży. Ile ta polska oferta turystyczna, na czym się koncentrują? W Europie, wśród biur podróży i wybranych krajach na świecie, drodzy Państwo. Bo to jest ważne, istotne, bo jak młody człowiek, z jakiegoś kraju, powiedzmy z Portugalii, z Hiszpanii, żeby on się dowiedział o polskiej historii, żeby go zainteresować polską historią, kim był rotmistrz Pilecki, jak wyglądała walka o wolność, powstanie warszawskie, zniszczona stolica, żeby takimi aspektami zainteresować. Jak do tej młodzieży dotrzeć? Jakbyśmy byli Stanami Zjednoczonymi, mieli Hollywood, byłoby nam łatwiej stworzyć film, zatrudnić bardzo popularnych aktorów. Tak moglibyśmy oddziaływać, przedstawiać historię. Wiemy, że Amerykanie to są mistrzami. Jak nakręcą film o Pearl Harbor albo na przykład jakichś innych wydarzeniach, tak, dystrybuowane na całym świecie w kinach, wszyscy oglądają, w jakimś stopniu się ktoś zainteresuje, ktoś się będzie utożsamiał z jakimś aktorem, łatwiej im jest sprzedać, przedstawić swoją historię. My, drodzy Państwo, no niestety nie mamy takich możliwości, ale może taką formą jest dark tourism. Poprzez turystykę, poprzez różnorodność naszego kraju. I analizując te oferty turystyczne w zagranicznych biurach podróży, Państwo, natknęliśmy się, że takim wiodącym elementem i przewijający się w około 20-30% wyjazdach do Polski jest, drodzy Państwo, pojawia się Auschwitz. Zresztą tak mówię, że tylko Auschwitz, bo na przykład w ofertach turystycznych nie ma tego opisu dłuższego, że były nazistowski, bardzo rzadko się spotkać. Jest przede wszystkim Auschwitz. Niejednokrotnie też się spotyka określenie, że na przykład Oświęcim jako oferta turystyczna przedstawiona klientowi. Ale tutaj, drodzy Państwo, zdarzało się, że na przykład w amerykańskich biurach podróży
pojawiało się też również muzeum w byłym obozie na Majdanku. I to są, drodzy Państwo, takie pojedyncze przykłady, że w ten sposób może ten turysta przyjechać i zapoznać się i wyjechać z niezbędną wiedzą. Dlaczego to jest takie istotne? Bo tylko, no, może między innymi, nie tylko, ale tuż za pomocą dark turizmu jesteśmy w stanie przekazać, kto był katem, a kto był ofiarą. Żeby, jak wspomniałem wcześniej, nie padały określenia polskie obozy. Czy ta turystyka, ten dark turizm może być jednym z takich aspektów edukacyjnych, którymi też możemy wyjść i przedstawić swoją historię, zainteresować. Wiadomo, aspektów może być dużo, są różne kampanie informacyjne, wiadomo, jest bardzo wiele, też jest coraz więcej portali różnego rodzaju. Też młodzież ma, ja tak cały czas mówię o młodzieży, bo przede wszystkim chciałbym tu się za młodzieży i na studentach skoncentrować, bo przeprowadzaliśmy, tak jak mówię, te badania właściwie w tych dwóch grupach, żeby można było zapoznać, żeby można było te osoby przedstawić, i można było przedstawić, zaprezentować, jak to wyglądało, jak się to kształtowało. I tutaj dark turizm, wydaje mi się, drodzy Państwo, że byłby jednym z takich najbardziej odpowiednich elementów, że ta turystyka, ten element, który tak się kojarzy tu pozytywnie, w którym chcą uczestniczyć osoby starsze i młodsze, żeby ten aspekt edukacyjny był wpisany i żeby ten aspekt edukacyjny później procentował w jakiś sposób. Że jak gdzieś się pojawi to określenie polskie obozy zagłady, żeby nawet te same osoby w tym kraju, Portugalii, Hiszpanii, czy drodzy Państwo, w jakimś innym, na forach społecznościowych, za pomocą różnego rodzaju, drodzy Państwo, komunikatorów, informowani, że jednak to jest błąd. Żeby nie zostało to pozostawione, bo z biegiem czasu może się zatrzeć, kto był katem, a kto był ofiarą. I tutaj, drodzy Państwo, też byłoby ważne, żeby ta polska oferta turystyczna była rozszerzana. Ten dark turizm może zainteresować, bo jak tak wspominałem wcześniej, wśród młodych ludzi budził zaciekawienie. A zaciekawienie jest pierwszym takim krokiem, żeby sobie nawet sprawdzić w internecie. Co jest w tej Polsce ciekawego? Jak wygląda ten dark turizm w Polsce? Jakie obiekty są klasyfikowane? Z czym to jest związane? I może spowoduje to większe zainteresowanie, jedna, druga, dwie, a może i więcej osób pójdzie dalej tą drogą. Zainteresuje się historią, zainteresuje się bohaterami, zainteresuje się wydarzeniami związanymi z naszą historią. Dlatego, tak jak mówię, żebyśmy dark turizmu nie postrzegali, że turystyki na grobach, tylko postrzegali pod tym drugim aspektem edukacyjnym. Dobrze, drodzy Państwo, to ja dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję za wystąpienie, panie doktorze, a państwa też zachęcam do zadawania pytań. Można je wpisywać w przestrzeni pytania i odpowiedzi, która znajduje się na dolnym pasku. A teraz oddaję głos panu doktorowi Danielowi Bakocie. Dzień dobry. Szanowni państwo, przykładów dokumentujących ludzką śmierć i cierpienie, a jednocześnie będących celem podróży nie brakuje i są to nie tylko miejsca i obiekty znajdujące się na terenie Polski, tak jak przed chwilką mówił o tym pan doktor, ale są to również miejsca i obiekty zlokalizowane w różnych zakątkach świata, do których nieustannie zmierzają tanatoturyści, bo tak też najczęściej określa się osoby, które zajmują się uprawianiem dark turizmu. Oczywiście liczba tych miejsc i obiektów wzrosła podczas I i II wojny światowej i chciałbym Państwu przybliżyć, czy też nawet momentami wymienić te miejsca i obiekty, które wśród turystów wzbudzają największe zainteresowanie. I nie tylko skupiając się oczywiście na okresie I i II wojny światowej, ale również obiekty i miejsca
które często są odwiedzane, a które są po 1945 roku. Biorąc pod uwagę okres I wojny światowej, największym zainteresowaniem, czy też największe zainteresowanie wzbudza wśród Tanatu turystów jest półwysep Gallipoli, którego obecna południowa część jest objęta ochroną jako park narodowy, na terenie którego znajdują się cmentarze wojskowe, pomniki upamiętniające poległych oraz pola bitewne. Ponadto całkiem niedawno, bo w październiku 2021 roku, otwarto historyczny park wodny Gallipoli, który został stworzony przez turecki Departament Ministerstwa Kultury i Turystyki, a który jest pierwszym podwodnym parkiem tematycznym związanym z I wojną światową. Z kolei z okresu II wojny światowej, tutaj na największą uwagę zasługuje francuska miejscowość Radour-sur-Glane, która, no, można powiedzieć, jest najczęściej odwiedzanym miejscem w regionie Nowa Akwitania. Jest to miejscowość, która przetrwała do dziś dnia w takim stanie, w jakim pozostawili ją SS-mani, z tym wszystkim, czego oczywiście nie strawił ogień. W tej miejscowości znajduje się również muzeum, które, no, jest centrum pamięci i przybliża nam wydarzenia, które miały wtedy miejsce. Biorąc pod uwagę okres II wojny światowej, też bardzo duże zainteresowanie wzbudza Pearl Harbor i pomnik USS Arizona, który upamiętnia miejsce spoczynku marynarzy, którzy zginęli na pancerniku USS Arizona podczas ataku japońskich sił zbrojnych na Pearl Harbor. Każdego roku pomnik ten odwiedza ponad milion turystów. Około milion turystów, głównie z zagranicy, odwiedza też pomniki i miejsca pamięci związane z reżimem Czerwonych Khmerów i tragiczną historią Kambodży z okresu lat 1975-1979. Są to najczęściej leżące niedaleko stolicy Kambodży, Phnom Penh, pola śmierci, czyli miejsca masowych egzekucji tysięcy ludzi, jak również Muzeum Ludobójstwa Tul Sleng. Aczkolwiek, biorąc pod uwagę muzea związane z tą tematyką, jest ich oczywiście o wiele więcej i one też wzbudzają duże zainteresowanie wśród turystów, no, zajmujących się dark turyzmem. Przykładem może być Muzeum Ofiar Ludobójstwa w Wilnie, może być również znajdujące się w Sarajewie Muzeum Zbrodni przeciwko Ludzkości i Ludobójstwa, które jest poświęcone ofiarom ludobójstwa podczas wojny w Bośni i Hercegowinie w latach 1992-1995. Przykładem tutaj takiego muzeum, szczególnie dla osób, które podróżują do Afryki, zawsze jest w planie podróży Muzeum Ludobójstwa w Ruandzie, które jest jednym z pomników upamiętniających 100 dni przerażającego konfliktu plemiennego z 1994 roku. Oczywiście takim miejscem pamięci, do którego turyści też zmierzają, jest znajdujące się w Nowym Jorku National September 11 Memorial and Museum, czyli jest to pomnik i muzeum, które upamiętnia ofiary ataków terrorystycznych z 11 września 2001 roku, jak również ofiary zamachu bombowego na World Trade Center z 1993
trzeciego roku. Bardzo dużym zainteresowaniem wśród turystów cieszy się również Muzeum Titanic Belfast, które tak naprawdę powstało w wyniku zainteresowania turystów tego rodzaju tematyką. Oczywiście nie brakuje też osób, które poza zwiedzaniem muzeum chciałyby również zobaczyć z bliska wrak statku i tutaj z odpowiedzią na to zapotrzebowanie wyszła jedna z londyńskich firm, Blue Marble Private, która od 2018 roku oferuje wycieczki na pokładzie specjalnej łodzi podwodnej. Zwiedzanie trwa około 3 godzin, a jednocześnie jednorazowo na łódź można zabrać 9 turystów. Biorąc pod uwagę samo określenie pojęcia dark tourism, to jest to pojęcie, które cały czas ewoluuje, ponieważ postęp cywilizacyjny i brak barier w dostępie do tradycyjnych miejsc destynacji turystycznych powoduje poszukiwanie przez turystów miejsc coraz bardziej ekstremalnych, unikatowych, bardzo często owianych aurą tajemniczości, ale przede wszystkim nieeksplorowanych. I tutaj jednym z takich miejsc jest na przykład Czarnobylska Strefa Wykluczenia, która powstała na obszarze skażenia promieniotwórczego wokół Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej i w 2000 roku jako pierwsza z inicjatywą wyjazdów turystycznych, czyli zwiedzania Czarnobyla, wyszła oczywiście ukraińska firma państwowa Czernobyl Interinform. Natomiast do 2019 roku tych podmiotów turystycznych organizujących wyjazdy do strefy było już o wiele więcej. W Polsce bardzo prężnie w tym zakresie działa grupa napromieniowani.pl, która nie tylko organizuje wyjazdy do Czarnobylskiej Strefy Wykluczenia, ale co roku organizuje również akcje pomocowe dla samosiołów, którzy no wciąż żyją w tych opuszczonych wioskach, a których z roku na rok jest coraz mniej. I najbardziej taki dynamiczny wzrost liczby odwiedzających Czarnobylską Strefę Wykluczenia miał miejsce właśnie w roku 2019. Strefę odwiedziło wówczas ponad 124 tysiące turystów i od momentu udostępnienia jej dla zwiedzających, to właśnie w 2019 roku był ten rekord. Gdyby nie okres pandemii i obecnej inwazji Rosji na Ukrainę, z pewnością, biorąc pod uwagę frekwencję odwiedzających, na pewno z roku na rok by ta frekwencja wzrastała. A na tak spore zainteresowanie tą Czarnobylską Strefą Wykluczenia miało wpływ tak naprawdę kilka czynników. Przede wszystkim główną rolę odegrały tutaj te czynniki marketingowe. Wyemitowano 5-odcinkowy brytyjsko-amerykański miniserial Czarnobyl, który no niewątpliwie przyczynił się do popularyzacji tego miejsca, zwłaszcza wśród turystów zagranicznych, gdzie biorąc pod uwagę okres 2019 roku w pierwszej trójce byli obywatele Wielkiej Brytanii. Ponadto takim czynnikiem, olbrzymim plusem było też wprowadzenie przejrzystego systemu rejestracji turystów dzięki właśnie tej rejestracji elektronicznej na odpowiedniej stronie internetowej, jak również opracowanie i wdrożenie 21 szlaków turystycznych, które no zaspokajają potrzeby różnych grup turystów. Ponadto w 2019 roku prezydent Ukrainy podpisał
dekret w sprawie rozwoju czarnobylskiej strefy wykluczenia, nadając jej specjalny status turystyczny. Dzięki czemu też ta działalność turystyczna na terenie tej strefy stała się bardziej przejrzysta. Drugim takim miejscem po Czarnobylu oczywiście jest Fukushima, do której wspomniana przeze mnie wcześniej grupa również organizuje wyjazdy, a w której no, doszło do katastrofy również elektrowni jądrowej w wyniku tsunami, które zostało wywołane przez trzęsienie ziemi. Obecnie istnieje możliwość wejścia do tej czerwonej strefy i zobaczenia skutków tej katastrofy. Więc tutaj, proszę Państwa, tych obiektów, które można przypisać do tego szeroko rozumianego pojęcia dark tourism, jest oczywiście o wiele więcej. Jedna ze stron darktourism.com prowadząca takie zestawienia statystyczne wskazuje, że tych miejsc na świecie, a dokładnie mówiąc w 108 krajach, jest ponad 800. Więc no, ta liczba też robi wrażenie, a z roku na rok tych miejsc oczywiście przybywa. Dziękuję Państwu za uwagę. Bardzo dziękuję, panie doktorze. I myślę, że warto też dodać, że to zagadnienie, jakim jest czarna turystyka, ale na terenie Polski, i mowa tutaj o czarnej turystyce związanej z miejscami pamięci, które no przywołują wydarzenia z okresu II wojny światowej, wydaje się, że to zagadnienie też jakby zaczyna być dostrzegane za granicą przez badaczy spoza Polski. W ostatnim czasie właśnie Instytut Pileckiego w ramach takiej współpracy naukowej nawiązał kontakt z młodymi badaczami ze Stanów Zjednoczonych, którzy interesują się tym zjawiskiem. Jednak wracając do wystąpienia panów, chciałam jeszcze zadać kilka pytań. Chciałam zapytać o ramy czasowe i też o ramy chronologiczne i też o takie topograficzne ramy prowadzonych badań, bo rozumiem, że jeśli chodzi o chronologię, to one zdecydowanie wykraczają poza wiek XX. Natomiast jeżeli chodzi o topografię, też rozumiem, że badania te poszerzone są o miejsca jakby leżące poza Europą Środkową i Wschodnią. Gdyby panowie mogli tak właśnie jeszcze doprecyzować te kwestie związane z ramami czasowymi, z przyjętymi ramami czasowymi, bo mówimy tutaj o zagadnieniu, które jest bardzo szerokie, też o liczbie miejsc, która właściwie jest trudna do zdefiniowania, i o topografii, jakie tutaj jest właśnie miejsce obszaru Polski w prowadzonych badaniach. Mówiąc o obszarze Polski, mam na myśli jakby ten obszar bardziej tożsamy z II Rzeczpospolitą. Pytam o to dlatego, że jednak też badania naukowe prowadzone przez nasz Instytut skupiają się właśnie na okresie II wojny światowej, a więc jesteśmy ciekawi, jakie jest miejsce tego obszaru w tych badaniach, w jakim zakresie panowie w swoich badaniach właśnie ten obszar dawnej II Rzeczpospolitej eksplorują. I gdyby można było jeszcze troszkę dopowiedzieć właśnie o ramach, o przyjętych ramach czasowych, jak głęboko wstecz te badania wybiegają, czy jest jakiś punkt w przeszłości, punkt w historii, który jakby stanowi taki chronologiczny początek. Jakbym mogła panów prosić jeszcze właśnie o takie doprecyzowanie. Dziękuję bardzo. To jest pytanie do obu panów. Wspominałem na początku, badania w pierwszym takim etapie miały się odnosić do obszaru Polski. To były takie badania wstępne, jak zagłębialiśmy się w ten temat, ale tak jak wspominałem, tak okazało się, że wiele takich obiektów bardzo istotnych dla naszej historii, jak choćby Katyń, jak choćby, drodzy Państwo, cmentarz obrońców Lwowa, one obecnie znajdują się poza granicami naszego kraju. Dlatego te badania zaczęliśmy rozszerzać. Przyjęliśmy też pewne takie ustalenia, że byłby to obszar II
Rzeczypospolitej, ale też się okazało, że pewne obiekty też się mogą znajdować poza obszarem. Drodzy Państwo, łatwiej by nam było w badań, bo wiadomo zawsze w badaniach, jeżeli się określa chronologię czasową od tego do tego roku, albo obszar, czy to danego na przykład województwa, takie określenie obszaru badań pod kątem administracyjnym jest najłatwiejsze, bo mamy wyznaczone granice, mamy wyznaczony obszar, ale w tym wypadku z tej specyfiki ciężkiej historii Polski, drodzy Państwo, może się okazać, że pewne katownie, pewne miejsca straceń, one w każdej chwili może nam się coś pojawić, co będzie się troszeczkę znajdować dalej poza obszarem naszych badań. Chcielibyśmy też te badania opracować na obszarze Europy Środkowo-Wschodniej, bo ta historia naszego kraju, te miejsca męczeństwa i pamięci są związane z tym obszarem Europy Środkowo-Wschodniej. Tutaj, tak jak wspominałem, rozpoczęliśmy współpracę z ośrodkami z Ukrainy, z panią profesor Lesią Zastawiecką z Tarnopola, z pracownikami Uniwersytetu w Łódzku. Mieliśmy również też początkową fazie rozpocząć badania z pracownikiem naukowym z Białorusi, z jednego z tamtejszych uniwersytetów, ale władze tego kraju no, nie są zbyt przychylne dla osób, które chcą współpracować i dla dobra tej osoby te badania po prostu zawiesiliśmy, no bo też na tym kraju też się znajdują pewne miejsca związane z męczeństwem narodu polskiego. Dlatego te badania sobie określiliśmy tak jak Europę Środkowo-Wschodnią. Zobaczymy, jeżeli będziemy na przykład, nie chcielibyśmy ich też dalej rozszerzać, ale przecież miejsca męczeństwa narodu polskiego te znajdują się w więzieniach w Moskwie, tak? Jakbyśmy się dalej zagłębili. I te ramy terytorialne cały czas, drodzy Państwo, nam się w jakiś sposób rozszerzają. Na pewno ta pandemia nam utrudniła, ta inwentaryzacja terenowa, te wyjazdy, gdzieś planowaliśmy takie rzeczy, utrudniły nam w pewien sposób. Ale tak jak wspomniałem, te ramy administracyjne, terytorialne byśmy określali wstępnie. Byłby to obszar Polski, Ukrainy, drodzy Państwo, Białorusi i Litwy, bo to też będzie związane, szczególnie ten okręg wileński, ta armia i oddział, który tak intensywnie, drodzy Państwo, walczył najpierw z okupacją niemiecką, a później z okupacją, drodzy Państwo, sowiecką. I tak jak mówię, nie jestem w stanie na przykład określić, czy się nie okaże, ten obszar nam się w jakiś sposób troszkę nie rozszerzy, bo okaże się, że jest jakieś miejsce, czy jakaś katownia, na przykład NKWD, które się znajdują na obszarach dzisiejszej Ukrainy, której no, nie moglibyśmy też pominąć. Co do ram czasowych, ja tak przydałem przykład Grunwaldu, ale ramy czasowe, drodzy Państwo, będziemy raczej określać od odzyskania przez Polskę niepodległości. To też jest taka wersja robocza, bo to też się troszeczkę może zmienić, ale tutaj te ramy byśmy chcieli, drodzy Państwo, określić od uzyskania niepodległości, czyli w 18 roku, drodzy Państwo, do końca nawet 80, drodzy Państwo, 9 roku. Bo przecież mamy też miejsca upamiętnienia, bo tak jak mówię, to cały czas ewoluuje. Ten pierwszy pomysł tak pierwotny, nawiązanie kontaktów z ośrodków zagranicznych. Też nam cały czas się nowe pomysły pojawiają, nowe pytania, i na które też musimy odpowiedzieć. Przecież nie możemy pominąć ofiar, drodzy Państwo, choćby czasów komunizmu, choćby lat, drodzy Państwo, 70. lata, stan wojenny, przecież też tam były ofiary, też było upamiętnienie i też mogło być to nie do końca takie pełne i kompletne. Dlatego no jednoznacznie, tak jak mówię, na tym etapie badań nie jesteśmy określić. Może się też okazać, że na przykład w tym pierwszym etapie zamkniemy to na przykład II wojna światowa i okres stalinowski. Ale mówię, to się może troszeczkę zmieniać, bo mówię, nie jest tak łatwo i jednoznacznie określić, bo określając takie sztywne ramy, na pewno pewne wydarzenia i pewne osoby musielibyśmy wykluczyć. A mówię, to wspomnienie bitwy pod Grunwaldem, wiadomo, do takich czasów, aż tak daleko, nie będziemy się odwoływać, bo byśmy musieli, drodzy Państwo, wszystko analizować po kolei. Choćby powstanie styczniowe, powstanie listopadowe, Cytadela, drodzy Państwo, by nam się pojawiła, tak czasy carskie, te wszystkie elementy, wszystko było naznaczone męczeństwem narodu polskiego, ale mówię, tutaj myślimy ten rok 18, żeby to 20-lecie międzywojenne, też, drodzy Państwo, mamy rok 20, też było wiele zbrodni, tak, Armii Czerwonej, dlatego to się będzie nam wszystko przewijało.
wywózki ludności polskiej, która została poza granicami Polski. Dlatego tu byśmy bardziej chcieli ten XX wiek, może rok XVIII. No i mamy takie, jeżeli by nam to pozwoliło i też prowadzić te badania, może to zakończyć na tym 89 roku, bo mówię, też byśmy nie chcieli tych etapów stanu wojennego czy Radomia pominąć. Chciałam tylko dodać, że my jako pracownicy Instytutu Pileckiego no, w naszej pracy naukowej stykamy się właśnie z takimi miejscami pamięci, ale także z muzeami. Niedawno otwarto Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku. Myślę, że także można je tutaj do tej kategorii. To chyba najnowsza tego typu placówka o takim zakresie działania otwarte w Polsce. Stykamy się także z mniejszymi, takimi bardzo na skalę lokalną właśnie znanymi miejscami pamięci, jak chociażby te miejsca, w których zginęli Żydów. A więc myślę, że tutaj na wielu polach, na wielu płaszczyznach pracownicy Instytutu stykają się z miejscami pamięci i to zagadnienie czarnej turystyki jest nam bliskie. Ale także sądzę, że naszym słuchaczom, którzy niekoniecznie zajmują się zawodowo historią, jednak no, odwiedzają te miejsca pamięci. Szanowni panowie, doktorzy, szanowni państwo, bardzo dziękuję za to nasze dzisiejsze spotkanie. Dziękuję za wystąpienia, a naszej publiczności także dziękuję za wysłuchanie wykładów. Zapraszam Państwa do uczestnictwa w kolejnym seminarium Instytutu Pileckiego, które odbędzie się 16 marca i wystąpi wówczas dr Przemysław Słowiński z Akademii imienia Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim. Pan doktor opowie o obozie dla polskich jeńców Oflag Woldenberg 2C, a jego koreferentem będzie profesor Grzegorz Kucharczyk z Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk, a także z Instytutu Pileckiego. Szanowni Państwo, przepraszam bardzo, ale pojawiło się jeszcze jedno pytanie, więc pozwolę sobie je przeczytać. Jest to pytanie od pana Roberta Walkowskiego, który pisze, iż zauważył zjawisko polegające na tym, że różnego rodzaju na przykład fundacje, stowarzyszenia organizują różnego rodzaju wydarzenia, na przykład spacery, a także zwiedzanie pewnych miejsc no, związanych z czarną turystyką i że podczas tego typu wydarzeń niekiedy podawane są jakby nieprawdziwe informacje, nieprawdziwe fakty dotyczące przebiegu historii najnowszej i pan Robert Walkowski zastanawia się, jak można temu przeciwdziałać, gdzie można to zgłaszać, a więc co możemy zrobić w momencie, kiedy okazuje się, że ta czarna turystyka też no, w sposób bardziej lub mniej świadomy oczywiście jest wykorzystywana do tego, aby rozpowszechniać nieprawdziwe informacje, nieprawdziwe fakty związane z historią najnowszą. To jest takie pytanie bardzo ogólne, takie bardzo otwarte. Może panowie doktorzy zechcieliby się jakoś odnieść do tego pytania? To pytanie myślę, że jest, drodzy państwo, nawet nie związane z dark turyzmem, tylko to pytanie jest chyba do nas wszystkich, tak, związane, gdzie takie fakty. Ja bym to właściwie może na takie dwa aspekty podzielił, bo my się w turystyce też możemy z tym spotykamy. Czy to jest spowodowane niewiedzą tej osoby, czy to jest spotykane celowym działaniem, bo to należy też rozróżnić, bo ktoś może na przykład nieświadomie, z braku nawet, nie wiem, swojego niedouczenia, czy braku po prostu wiedzy, przedstawić, troszeczkę przeinaczać te fakty. Jeżeli to jest świadome działanie, a szczególnie w dark turyzmie, a szczególnie bym powiedział o byłych obozach, tak, nazistowskich, jeżeli ktoś jakieś fakty przeinacza, to, drodzy państwo, no, ciężko mi tak jednoznacznie powiedzieć, do kogo należy zgadzać. Na pewno taka sytuacja nie powinna mieć miejsca. Na pewno taka sytuacja, jeżeli znieważa naród polski, bo można być w taki sposób, ktoś może tak przyprowadzić, bo ja tak to rozumiem, że, tak słuchajcie, tylko to pytanie, domorożdżek Przemysły, pan Robert Walkowski napisał, to, drodzy państwo, to w ten sposób, jeżeli to jest celowe działanie, jeżeli to na przykład ktoś przeinacza i na przykład oskarża, tak, bo na przykład najłatwiej jest to podać na przykładach byłych nazistowskich obozów, jeżeli ktoś będzie mówił i używa tak zwanego kłamstwa, tak, oświęcimskiego,
jak się spotykamy z tym określeniem, to są odpowiednie służby. Ja wiem, że no, my osobiście, czy ktoś będzie tym świadkiem, to drodzy Państwo, no dostatecznie ciężko to udowodnić, czy nie wiem, czy nagrywać, czy w jakiś inny sposób, ale jak najbardziej takie sytuacje powinny być zgłaszane. Myślę może, że nie wiem, ale taką najprostszą, najłatwiejszą drogą, jeżeli to się odbywa na jakimś obiekcie muzealnym, zgłosi na przykład do dyrekcji, tak? Do pracowników danego obiektu, bo nam no, ciężko jako byłoby osobie tak postronnej w jakiś sposób tą osobę, nie wiem, czy przytrzymać, czy w jakiś sposób, nie wiem, czy wezwać policję, ale jeżeli to jest na typowo obiektach turystycznych, moim zdaniem powinno się zgłosić taką sytuację do administratora tego obiektu. Te obiekty też mają ochronę, te obiekty też niejednokrotnie mają, właściwie już w dzisiejszych czasach wszystkie mają monitoring i poinformować, że był Pan świadkiem takiej sytuacji, że taka i taka osoba przeinaczała na przykład celowo historię. A może jeżeli to są drobne jakieś tam, nie wiem, przejęzyczenia, drobne jakieś niedociągnięcia spowodowane niewiedzą, może w jakiś sposób subtelnie tej osobie zwrócić uwagę. No, ciężko tak się jednoznacznie odnieść, ale jedna jest rzecz. Na pewno takich sytuacji, jak Pan wskazał, nie można ignorować. Bo raz, drugi, trzeci się okaże, że tak jak mówię, ta historia się szybko zmieni. Kat się zamieni z ofiarą, ofiara się nagle z katem zamieni, ktoś pójdzie, powtórzy dalej, a szczególnie jeżeli to na przykład dotyczy turystów zagranicznych, bo jeszcze nam w naszym kraju łatwiej byłoby to. Posiadamy jakąś wiedzę, drodzy Państwo, większą, ale osoba, która przyjeżdża z zagranicy, dla niej na przykład wiedza o jakimś obiekcie dark turizmu, ale w objęcie którym niejednokrotnie może być zerowa. On od tej osoby, która oprowadza, od tej osoby, która informuje go, to będzie jego cała wiedza. I on tą wiedzę też później wróci, będzie przekazywał. Dlatego jak najbardziej, tak jak Pan wskazał, należy interweniować, należy zwracać uwagę, ale ja też bym tak tutaj delikatnie mówił, oddzielił to. Celowe działanie, czy to jest na przykład brak wiedzy, czy na przykład nieumyślne wprowadzenie przykładowo w błąd. I tutaj mówię, dwie drogi. Albo do dyrekcji, do administratora danego obiektu, gdzie była miała taka sytuacja, miejsce, albo, drodzy Państwo, w jakiś sposób delikatny, subtelny zwrócić uwagę. Tak, dziękuję bardzo. Myślę, że na pewno trzeba zachować czujność, bo przecież tak jak Panowie wspominali wielokrotnie, celem czarnej turystyki jest po prostu edukowanie, jest innymi słowy przekazywanie prawdy. Na spotkanie już dobiega końca. Jeszcze raz przypomnę o kolejnym seminarium 16 marca. Serdecznie Państwa na nie zapraszam. Bardzo Państwu dziękuję za uczestnictwo w naszym seminarium. Życzę wszelkiej pomyślności, przede wszystkim dużo zdrowia i do zobaczenia. Dziękuję. Bardzo dziękujemy. Do widzenia. Do widzenia.